Witamy, witamy serdecznie, serdecznie. Przyprezentujemy partię najnowszego mistrza świata, Ananda. Ananda z dobrej szachowej rodziny pochodzi, co ja plotę. Karsena. Pomyliło mi się z Aronianem. No tutaj Aronian gra czarnymi, Karsen. Białymi w Stavanger w Norwegii w 15 roku, proszę. Hiszpanka A6. Stary ruch Pawła Morfiego. Mówimy Paweł, nie Paul, jak to mówią ci, co nie znają polskiego, angielskiego i szachowego. Paweł mówimy. Koń się w 6. O. I skromne D3. Wiadomo, że Aronian jest zwolennikiem ataku marszala. I tu by chciał zagrać atak marszala po B5, roszada D5. Nie daje. Nie daje, ucieka mu. Spokojniejszy wariant, mniej pamięciowy. Ale za to bardziej szachowy. W szachy są szachiści, co grają na zrozumienie i są tacy, co grają na pamięć. Nauczy się taki Maksym czy Kacper 40 ruchów i otwarza. Potem się pomyli w 27. I płacze, że miał pecha. A to jest na to jedna rada. Lecytyna albo bilobil. Do wyboru. Wszystko normalnie, tylko pionek stoi na D3, a nie na D4. Posunięcie typowe dla obrony Cigorina. Skoczek stoi źle i C5. Czarne przeszły do obrony Cigorina. Tylko pionek stoi na D3, a nie na D4. Taka różnica jest. Ale Cigorina nie można grać na pamięć 100 ruchów. Koniś wraca. A koniś idzie na G3. H6. Ten konik ma problem z przejściem. I koniś idzie na E3. On może iść tu. Fischer stawiał i tu. Chodzi o to, bo i z G3, i stąd. I stąd. Ale może. Ale tu jeszcze kontroluje pole D5. D5. I typowe dla partii hiszpańskiej. Próba otwarcia linii A. Bijemy, bijemy i łapiemy linię A. I D4 z niedwuznaczną groźbą napadnięcia na jedno i na dwie figurki. To się nazywa widełki. Widełki. Nie gwóźdź, nie szpikulec, nie rożen, tylko widełki. No musiał zbić i zbił. I zbił. I również taki typowy manewr, to nic nowego się nie wymyśla. Takie ruchy się to proste robi. Chociaż w tym czasie to była nowinka, bo z Judytą tuzin lat wcześniej zbił na D4. I Judyta go stukła. Judyta doskonale znała warianty. Nie do 40 ruchu, a do 52, a czasami do 55 Judyta znała. Tu widzimy, jak tego Aroniana po prostu stukła. No ma hetmana więcej i go stukła. Więc przyszedł Tiu. Najważniejszy hiszpański goniec. Nie oddajemy tego gońca. Nie oddajemy. To bez znaczenia. To osłabia strukturę pionów. Ruch słaby. Pion A6 wymaga opieki. Widzimy, że ten skoczek nie stoi na G6, jakby chciał, i wieża się cofnęła, żeby hetman nie musiał jej bronić. Wieża jest wrażliwa, a wieża to taka figura, że z A1 tak samo strzela na A6 jak z przodu. Oj, 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 oj. Odpowiedzialne posunięcie, proszę. Od razu goniec się otworzył. Kto tego gońca otworzył? No czarny. H3, żeby tu nie było podwiązki. I należało cofnąć konika, wprowadzić go do gry. I pozycja byłaby koło równej. A czarny zaczyna grać samodzielnie. Samodzielnie jest trudniej. Hetman na B6 stoi nieszczęśliwie. Widzimy, że czarne wieże nie znalazły pól dla siebie. Koniś D5, mała kombinacja. I piona nie ma. Policzmy piony.
I piona nie ma. I piona nie ma, bronione jest. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Atakowane jest tylko i raz, i dwa, i trzy. I czwarty raz atakowany. I nagle niespodziewane posunięcie. Odbijamy, bo pion napadł na hetmana. Pion napadł na hetmana. Przepraszam, to teraz wieża nie zrobi kuku. No możemy zbić hetmana. Zwane wtrącone. Goniec bije C5. No ale piona nie ma. Hetman uciekł spod wież. Piony nie zostały zdwojone. Piona nie ma. Zdrowy pion więcej. Oczywiście, co ciekawostkę, bez pionków A i B czarne miałyby olbrzymie szanse na zremisowanie, bo przewagę pionkową jednego pionka małą liczebną na skrzydle jednym się bardzo ciężko realizuje. Zwykle się nie realizuje. Więc tu próba pozbycia się. A tu hop! Obnażamy pozycję króla. I hop! I wieże wpadają. I wieże wpadają na C8. Proszę, jak on zrobił ofiarkę. I po wieża D3 pozycja byłaby koło równej, ale skoczek wszedł na D3. Niektórzy to nazywają, nie wiadomo dlaczego, skoczkiem Kasparowa, żeby Kasparow miał jakieś miejsce w teorii szachów. Kasparow grał w szachy, nikt tak nie nazywał. A teraz próbują tak nazywać. I to zawodnik, który pracował i dla Karpowa, i dla Kasparowa takie rzeczy opowiada. Potem dostał miejsce w telewizji. I po skoczek B4 byśmy jeszcze grali. A tu przegrywający błąd. Piona wziął, proszę, kombinujemy jak najnowszy mistrz świata Magnus Carlsen. Proszę bardzo, Magnus zagrał zgodnie ze wskazówką, którą się nauczył mój najmłodszy, ale za to wierny uczeń. Mazur z Mazur, widzę szacha, daję szacha. Król się schował, a liczne słabości w obozie czarnych dają sobie znać. Wisi koniś. I kombinujemy jak Magnus Carlsen. A Magnus Carlsen się skiepścił. Zagrał wieża C2, co za chwilę wróci. Mógłbym grać koniś na H4, o tiu. I tiu. I wziąć jakostkę. I wygrywać z jakostką więcej. A zagrał sobie wieża C2. I gdyby teraz czarne zobaczyły bakteryjkę. No może nie tak pokażę. Jak on tu strzela na króla poprzez tych dwóch, on tu strzela. To byłoby, ale zagrał hetman do narożnika, chce prowadzić piona i już niedługo trwało, proszę. Wieżyczka idzie za piona, nie za konisia. Związaną figurę dźgamy pionem. Próba tutaj jeszcze kontrataku, ale wieżyczka nie ucieka. Nie musimy jej bić od razu. Bronimy przed matem, bo ten cwaniaczek chciał dać mata. Ojej, tu chciał dać mata, ale skoczek
Skoczek obronił. Odszedł na H5. Wziął wieżyczkę i uwaga, kombinujemy jak Magnus Carlsen. Magnus Carlsen daje mata w jednym ruchu. Hop! Dał mata, ale hetmanowi. Hetman nie ma ruchu. Musi się wymienić. A bez hetmanów trzy wieże. Uwaga. Jeżeli jest nieparzysta liczba wież na szachownicy, to my powinniśmy mieć parzystą. Proszę sobie zanotować na 14 stronie zeszytu 2b. Jeżeli jest nieparzysta liczba wież na szachownicy, to my powinniśmy mieć parzystą. Dziękuję za uwagę.